Cześć, witajcie w Zdolnych Zdalnych. Dzisiaj na łączach mam Karola z naszej kancelarii prawnej. Cześć Karol. Cześć, cześć Kasiu, cześć wszyscy oglądający. Karol, ja dla Ciebie mam bardzo krótkie, ale pewnie nie takie proste pytanie. Pytanie, które zadaje sobie teraz wiele przedsiębiorców. Czy w obecnej sytuacji, trudnej sytuacji, możemy przestać wywiązywać się z już zawartych umów? Pytanie zaiste nie jest łatwe. Może samo pytanie łatwo postawić i łatwo oczekiwać prostej odpowiedzi, ale będąc prawnikiem niestety ta odpowiedź już tak łatwo nie przychodzi, z tego względu, że sprawa jest wielowątkowa. Po pierwsze, myślę, że należy podkreślić, iż umów należy dotrzymywać. Zgodnie z tą rzymską paremią, pacta sunt servanda, umowy należy wykonywać, trzeba dążyć do tego, by je wykonywać pomimo przeciwności. Mamy przeciwności bardzo wyjątkowe w tej chwili, doskonale to rozumiem i każdorazowo, w każdym przypadku, przy każdej umowie należy indywidualnie zastanowić się, czy w związku z tymi wyjątkowymi okolicznościami, w związku z tą panującą epidemią, dłużnik, czyli podmiot zobowiązany, osoba zobowiązana do spełnienia jakiegoś świadczenia, czy ona może zwolnić się z odpowiedzialności na podstawie tych wyjątkowych okoliczności. I co tu możemy rozważać? Przede wszystkim możemy rozważać tutaj skorzystanie z dobrodziejstwa siły wyższej. Siła wyższa odmieniana aktualnie przez wszystkie przypadki, to jest, myślę, związane z pewnym zagrożeniem, albowiem siła wyższa pozwala nam zwolnić się z odpowiedzialności za niewykonanie świadczenia, czyli sama siła wyższa nie pozwala nam zmienić umowy automatycznie, czy też nie pozwala nam renegocjować umowy, czyli żądać renegocjacji umowy z przekonaniem, że druga strona musi się do tego dostosować. Nie. Siła wyższa pozwala nam się zwolnić z odpowiedzialności, czyli innymi słowy nie płacić kary umownej, nie płacić odszkodowania, jeżeli w związku z niewykonaniem przez nas umowy doszło do powstania szkody po drugiej stronie, właśnie z tego względu, że my nie ponosimy winy, bo ta wina wynika z okoliczności niezależnych od nas, tego zdarzenia zewnętrznego, zdarzenia, które trudno było przewidzieć, rozsądnie analizując sytuację i zdarzenia, któremu nie można było zapobiec, tak? Czyli którym strony nie mogły zapobiec, bo oczywiście pewnie Chińczycy mogli zapobiec temu rozwojowi tej epidemii, ale chodzi o to, czy to było w gestii stron, czy nie. Jeżeli te warunki są spełnione, no to mamy do czynienia z siłą wyższą, także tę naszą pandemię, która tutaj panuje, również za taką siłę wyższą można uznać, ale pod jeszcze jednym arcyważnym warunkiem. Mianowicie takim, że ta siła wyższa, czy konsekwencją tej siły wyższej musi być ta nasza niemożność wykonania umowy. Czyli inaczej będziemy podchodzili do umowy, która przewiduje na przykład wytworzenie określonej ilości, określonej liczby krzeseł w sytuacji, gdy cały zakład jest objęty kwarantanną i my nie możemy tych krzeseł wyprodukować. W takiej sytuacji jest duża szansa na to, by z dobrodziejstwa siły wyższej skorzystać, a inaczej będziemy podchodzili do umowy o napisanie symfonii chociażby, tak, o komponowanie symfonii, którą skomponować możemy w zaciszu domowym, nawet będąc objętymi kwarantanną. I tutaj wydaje się, że co do zasady ta siła wyższa, co do zasady epidemia nie ma wiele do rzeczy, że my takiej umowy nie wykonaliśmy. Także tutaj diabeł tkwi w szczegółach, tak? I w szczegółach jest pogrzebany. Wspominałeś o tej sile wyższej, że musimy udowodnić, że ta siła wyższa miała wpływ, ale tak. Zapytam jako laik, komu musimy udowodnić? Czy temu kontrahentowi, czy już potem w sądzie, dajmy na to, jeżeli będą się toczyć jakieś sprawy? Tak. No przede wszystkim musimy rzeczywiście wykazać to już w rozmowach z kontrahentem, tak, by wykazać przed nim, że nie zapłacimy mu odszkodowania czy kary umownej w związku z tym, że no nie dowieźliśmy towaru na czas, nie wybudowaliśmy obiektu na czas, w związku z tym, że doszło do tej pandemii i to jemu musimy to wykazać. Jeżeli on tych argumentów nie przyjmie, jeżeli on nadal będzie żądał zapłaty odszkodowania czy kary umownej i wystąpi na drogę sądową, to tak, w takim przypadku przed sądem ostatecznie będziemy to musieli wykazać. Także tutaj w zależności od etapu tych rozmów w takiej konfiguracji będziemy to wykazywać. A czy w każdej umowie możemy powołać się na tę siłę wyższą i tutaj próbować coś osiągnąć? No właśnie, to jest bardzo, bardzo słuszne, bardzo celne pytanie, moja droga, albowiem odpowiedź brzmi nie. Nie w każdej umowie, albowiem umowa może przewidywać w swej treści, strony mogły postanowić, że pandemii, czy epidemii, czy rozprzestrzeniających się chorób nie uznajemy za siłę wyższą i takie zdarzenie siłą wyższą nie jest. Umowa może przewidywać specyficzną definicję siły wyższej. Co więcej, umowa może przewidywać, że dłużnik, czyli ten podmiot zobowiązany do spełnienia świadczenia, jest zobowiązany na zasadzie ryzyka. Czyli on bierze wszelkie ryzyko tego, że coś dookoła może się wydarzyć. Jeżeli on tego ryzyka nie wkalkulował, sobie zawierając tę umowę i zgadzając się na to konkretne postanowienie tak dalece niekorzystne dla niego, no to jest już, można powiedzieć, jego problem, tak? Mówiąc bardzo, bardzo brzydko, czy też problem jego i jego prawników, którzy będą starali się oczywiście mu dopomóc w ramach swych najlepszych kompetencji. Więc rzeczywiście umowa tu ma ogromne znaczenie. Umowa może też być zawarta w oparciu o prawo obce. I tutaj to, jak to prawo podchodzi do siły wyższej, no też jest dla prawnika polskiego niewiadomą, tak? To w zależności od tego, jakie to jest prawo. Inaczej do tego podchodzi prawo niemieckie, inaczej prawo brytyjskie, a inaczej zakładam prawo Etiopii, tak? Więc w tej konfiguracji też to ma duże znaczenie, co umowa na ten temat przewiduje i tak naprawdę przed przyjęciem takiego wniosku, że ja jako przedsiębiorca, a też nim jestem, nie muszę wykonywać zawartej umowy, przed tym wnioskiem no każdorazowo należałoby sięgnąć do tej umowy i ją pod tym kątem przeanalizować, tak? Czyli to, od czego należałoby zacząć, to analiza umowy i sprawdzenie, czy ona nie przewiduje modyfikacji tych zasad ogólnych, o których sobie powiedzieliśmy. Jeszcze może tylko nadmienię, że siła wyższa też nie jest jedyną drogą do tego, by zwolnić się tutaj z odpowiedzialności. Mamy też inne możliwości. Na przykład jedną z takich możliwości jest następcza niemożliwość świadczenia. W sytuacji, gdy ja zobowiązałem się w umowie do wykonania jakiegoś świadczenia, a ono w związku z epidemią stało się niemożliwe, tak obiektywnie niemożliwe, nie dlatego, że mi pracownicy się rozchorowali, tylko ono po prostu stało się niemożliwe obiektywnie, bo na przykład ja jestem objęty kwarantanną, nie mogę wychodzić z domu, a zobowiązałem się wykonać dzieło, czyli na przykład ten koncert w jakimś oddaleniu, tak, od mojego domu. I wówczas to świadczenie wydaje się, że w takich sytuacjach należało przyjąć, że jest niemożliwe i umowa wygasa. To jest taki przypadek. Inną jeszcze sytuacją jest tak zwana klauzula rebus sic stantibus, czyli klauzula, którą przewiduje kodeks cywilny, a która umożliwia powołanie się na nadzwyczajną zmianę okoliczności. I gdy taka nadzwyczajna zmiana okoliczności ma miejsce, możemy przed sądem domagać się zmiany umowy albo jej rozwiązania. Jeżeli wykonanie umowy pociągałoby rażącą szkodę albo związałoby się z nadmiernymi trudnościami, tak? Ale znowuż tutaj potrzebny jest do tego sąd. To nie jest tak, że ja mogę dzisiaj iść do kontrahenta i powiedzieć mu: mój drogi kontrahencie, widzisz, co się dzieje, ja nie wykonam tej umowy, nic nie zrobisz. No nie, on jednak cały czas ten przymus, być może w zależności od postanowień umowy i danego przypadku, cały czas ten przymus może być w jego ręku. To zależy. Dobra, Karol, bo jakby może otwieram w ogóle zupełnie inną półkę teraz tematyczną, tak. Ale tak jestem ciekawa, bo mówimy teraz o takich raczej rzeczach przyszłych, że w przyszłości nie jestem w stanie czegoś wykonać. A dajmy na to, że umowa mówi, że ja muszę już teraz coś zapłacić, bo jakiś projekt, no po prostu jest termin płatności za jakiś projekt, czy wykonany, czy dopiero będzie wykonany, no ale nie mam na to pieniędzy obecnie, tak? No bo jakby no płynność może być w mojej firmie teraz zaburzona i co wtedy? Czy ja mogę po prostu powiedzieć, no nie jestem w stanie zapłacić, czy No bo rozumiem, że mogą być takie sytuacje, że tych pieniędzy po prostu nie będzie na opłacenie. Tak, przy czym ze świadczeniami pieniężnymi to myślę, że problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo w tym przypadku myślę, że bardzo trudno byłoby się powoływać na siłę wyższą. Można ewentualnie, bo jest to świadczenie pieniężne, więc ja te pieniądze mogę mieć również w czasie epidemii, tak? Mogę ich nie mieć, ale mogę je mieć, więc trudno powiedzieć, że tutaj ta siła wyższa ma ten decydujący wpływ na stan moich środków. Oczywiście w wielu przypadkach w praktyce tak będzie, ale myślę, że jedną stroną to jest praktyka, jedną sprawą jest praktyka, a drugą sprawą jest to, jak do tego podchodzi prawo. Także myślę, że siła wyższa w tym przypadku będzie trudna do wykorzystania. To, na co można się powoływać, to właśnie ta nadzwyczajna zmiana okoliczności, tak? I tutaj przed sądem można dochodzić zmiany umowy, w szczególności obniżenia świadczenia, które muszę spełnić, ale samo to potrwa wiele miesięcy, a może i lata. Ja zapłacić muszę już dzisiaj i tak naprawdę w takiej sytuacji, jak nie zapłacisz, to w najgorszym przypadku twój wierzyciel może wystąpić na drogę sądową, uzyskać tytuł egzekucyjny, no i egzekwować twojego majątku, tak? W szczególności zająć te twoje ruchomości, nieruchomości, rachunek bankowy i z tych praw dochodzić tej zapłaty. Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska i to, że jednak mamy do czynienia z pewnym łańcuchem podmiotów powiązanych, borykających się, czy za chwilę, które będą borykać się z problemami płynnościowymi, wydaje się, że najlepszą drogą tutaj jest jednak rozmowa, tak? I próba podjęcia negocjacji, sposobu zapłaty, terminów zapłaty, tak żeby jednak z jednej strony próbować wykonać to zobowiązanie, nawet jeżeli ono nie będzie wykonane za jednym zamachem, ale jednak w częściach, to też jest już znacząca ugoda częstokroć. Z drugiej strony wierzycielowi też to daje ten komfort, że on jednak jakieś wpływy będzie miał, więc tutaj wydaje mi się, że w tak trudnych okolicznościach, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, należy szukać porozumień między przedsiębiorcami i to chyba jest najlepsza droga. Ten program jest też po to, żeby radzić przedsiębiorcom, co zrobić w tej trudnej sytuacji, więc tak szybko podsumowując, Karol, teraz rada dla przedsiębiorców, co powinni obecnie robić ze swoimi umowami, zobowiązaniami, tak po prostu krótko podsumujmy naszą rozmowę. Jasne, no to po pierwsze powinniśmy starać się mimo niesprzyjających okoliczności umowy wykonywać. Dążyć do tego, żeby je wykonywać i zbierać też na to dowody, na te starania, bo te dowody mogą w przyszłości być przydatne właśnie w przypadku ewentualnego sporu z kontrahentem. Po drugie, istotne umowy, te najbardziej istotne, co najmniej te najbardziej istotne umowy należałoby przeanalizować pod kątem tych elementów, o których sobie powiedzieliśmy, tak? Czyli tych elementów, które mogą eliminować skorzystanie z zasad ogólnych, w szczególności z powołania się na siłę wyższą czy nadzwyczajną zmianę okoliczności. Tutaj na koniec dnia decydują najczęściej postanowienia umów, więc te umowy należałoby było przeanalizować, tak jak mówię, co najmniej te najważniejsze. Należy też oczywiście gromadzić dowody na te obiektywne trudności z wykonywaniem tej umowy. Trudności, które nie wynikają z naszej winy, ale z tych okoliczności, których nie dało się przewidzieć, tak? Czyli na przykład właśnie różnego rodzaju dowody, chociażby kontaktów z organami państwa w tej sprawie, tak? Objęcia naszego zakładu przymusową kwarantanną, tego typu, czy też pismo od pracowników, którzy wskazują na to, że właśnie są objęci kwarantanną i do pracy się, czy w pracy się nie stawią, tak? Więc tego rodzaju dowody należy zbierać po to właśnie, żeby później mieć tę szansę wykazania braku winy, braku zawinienia w zakresie niewykonania przez nas umów. I rada ostatnia, idźcie dalej, moi drodzy, jak mawiał znany producent przysłów na każdą okazję, czyli Winston Churchill, kiedy idziesz przez piekło, idź dalej, nie zatrzymuj się pod żadnym pozorem, tak? Nie ma to sensu, by się zatrzymywać i tego też Wam życzę, mimo tych niesprzyjających bardzo okoliczności. Karol, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wskazówki, za te rozmowy, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że one będą cenne dla naszych widzów i zapraszam już na kolejny odcinek Zdolnych Zdalnych we wtorek o 19:30. Dziękuję bardzo. Dzięki, Kasia. Dziękuję bardzo wszystkim oglądającym.